Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i cóż, widzimy się w grze Hogwarts Legacy. No i tak, jesteśmy dzisiaj w Górnym Hogsfield, a jest to spowodowane tym, że szukam sobie właśnie tych księżycy. I zauważyłem, że każda wioska ma chociaż jednego. Nie wiem, czy będzie jakiś, które mają więcej, ale tak, ogólnie powiedzmy, że każda wioska ma jednego, więc stwierdziłem, że tutaj poszukam, bo nie ma za dużo chałup, gdzie mógłby się ukryć. I przez przypadek klikłem takiego oto lista w domu tej Edith Eastwood, czyli... Jeśli się nie mylę, to była chyba ta Aurorka nasza, która teraz leży gdzieś tam. Jak to się nazywa? Tak, ogólnie ta, która została zaatakowana w Azkabanie. Jak widać, dużo jest tutaj pism, więc teoretycznie dobrze, że tutaj teraz wam to pokazałem. Tak, takie tutaj rzeczy, dodatkowa skrzynka. Ja nie wiem, czy mam coś więcej do powiedzenia, poza tym, że bardzo możliwe, że dzisiaj będziemy właśnie w tej wiosce robić więcej rzeczy, bo są tutaj też dwa zadania poboczne, które... Czym by nie, mogę odebrać nawet teraz, żebyś mi coś z głowy. A potem się zobaczy, co dalej. I tak, po prostu zajmijmy się tą sprawą, żeby potem nie żałować, że o niej zapomniałem. I don't think we've met. I'm Dorothy Sprottle. I was just worrying about Claire Beaumont's brother, Bardolph. Only he's gone missing. Rumor is he was seen in the forest practicing dark magic. Saw him myself near some ruins with Rookwood's lot I did. I fear he got himself into trouble with the Ashwinders, especially if he made them a promise he couldn't keep. I'd help search for him myself, but no one will risk encountering Ranrock's loyalists. They seem to be everywhere. Pytam tylko o to, a potem powiemy, że poszukamy. Bardolph wants to get involved with the Ashwinders. Oh, he had a terrible run-in with Ranrock's loyalists. Changed him. He vowed never to feel powerless again. I think he sought the Ashwinders out to learn their secrets. Victor Rookwood, at least, seems somehow immune to Ranrock's loyalists. Okay. My nawet wiemy, dlaczego tak jest, ale okay. I can certainly look out for him. Any help would be appreciated. You might speak to Claire first. Perhaps she has some insights that I don't. I can tell you that Bardolph was last seen in the forest wearing a particular woolen jumper, one that Claire knitted herself. Claire will be at her shop okay. If you'd like to speak with her. Będzie w tym swym sklepie, no dobra. Ale na razie, jakby najlepiej powiedzieć, interesują mnie te zadania tak bezpośrednio. Okej, okay, niebieska, ciemno szara. Zaraz zobaczymy tą różkę. Tak, jeśli o wszystko chodzi, to głównie mówię, że nie interesują mnie, bo... No oczywiście, zajmę się nimi, ale w pierwszej kolejności chciałbym, znaleźć tutaj ten posążek. Więc no. Też tym się zajmę, ale zanim to wszystko, to tylko nowy wygląd różyczki. To są prawie, że identyczne tutaj. Czasami się bardziej trochę różnią, jak na przykład te stylem rękojeści tutaj poza samymi kolorami, ale dobra, wracam na razie do tego. Może nie, a może tak, a nie. Dobra, wrócę do klasycznego, tego, to najbardziej mi podpasowało. I tak, jak znajdę jakieś większe, ciekawsze rzeczy, to dam wam o tym znać, a jak nie, no to spotkamy się, gdy znajdę już księżyca. Okej, no to pochwalę się, że znalazłem przed chwilą tutaj nowy schemat biurka. Za drzwiami do domu chronionym przez Alhomora 1. To oznacza, że nie są chronione przede mną w żaden sposób. A to miejsce natomiast daje rękawice, które są słabsze niż te, które mieliśmy obecnie. A więc kolejny dom za Alhomorem 1 i proszę. Mamy statuetkę. Tak więc świetnie. Jedno tylko coś, co pozostało poza nią, to właśnie zlokalizować, gdzie tu jest ta skrytka, która daje nam duże, udekorowane stoły. Ale okej. Jest to zdoba, którą się nie będę przejmował. Nie mam zamiaru po prostu jakoś mocno inwestować w domy pokój życzeń. Ale tak, znowu on siedzi w swoim domu, ja tu jestem jakby nigdy nic.
nie przejmuję się tym gościu. Tym, że wypija mu coś z kufla, też go nie interesuje. Ale dobra, mamy księżyca. No i w takim wypadku, czy zostało coś jeszcze tutaj do odkrycia wielce, w tej wiosce, tu, gdzie jesteśmy? W górnym Hogsfield. Nie. Zgodnie z tym, co tutaj jest pokazane, mamy wszystko, więc... Jej. Oczywiście został jeszcze tutaj ten cały quest poboczny, którego też wezmę. I couldn't help but overhear. Did you mention Ranrock's loyalists? I did. Never imagined they'd act this deadly. I'm Claire Beaumont, by the way. Nice to meet you. Ranrock and his followers have set up camp here. No regard for our beloved hamlet or our livelihoods. Ruthless. My brother Baldolf dared to stand up to them and ended up in St. Mungo's. I'm simply at my wit's end. How did your brother Baldolf end up in St. Mungo's? Baldolf had spent the entire day handpicking herbs and roots for us. When a group of Ranrock's lot appeared and demanded the harvest for themselves, Baldolf refused. In their anger, they hurled him against a rock and robbed him. The moment he left St. Mungo's, he vowed revenge. I worry he may be dabbling in magic that he will one day regret. Okay. I'm unfortunately quite familiar with Ranrock's loyalists. Perhaps I can do something. Much as I would love to be rid of them, I wouldn't want you to risk injury or worse. Please be cautious. Okay, dobra. Czyli jednak faktycznie naprowadziła. Lep. Jeszcze pogadam tylko o bracie. Madame Beaumont, might I speak with you? Yes. What about? Mrs. Sprottle told me a little about your brother's disappearance. Oh, dear Dorothy. She'd go looking for Baldolf herself if she could. She mentioned dark magic and even the Ashwinders. Despite my repeated warnings, Baldolf's been experimenting with dark magic near the edge of the forest. I thought perhaps he'd get it out of his system and it would gradually stop. But then one day... He didn't come home. Is there anything your brother took with him that might help to track him down? Only his satchel, journal, and a woolen jumper I knitted for him. That's all I can recall. I'll let you know if I see or hear anything about him. Thank you. How kind. I'd be so grateful to learn where he is. I know in my heart he's out there. Do be careful. Oczywiście. I should be going now. Thank you. I cóż, no skoro jest taka sytuacja i mamy te dwa zadania. A co za symbol? Bo czy coś jest? Co to reprezentuje? Ktoś mi wytłumaczy, bo w sumie nie mam pojęcia. Okej. Dobra, na razie może mimo wszystko skupmy się na tym, żeby robić te zadanka dwa. Nie jest dużo, co... Te dwa zadania i szybko się wykona, pozbędziemy się i goblinów, i jednocześnie odejdziemy do przejścia. Powinno być przynajmniej ciekawie. Okej. O. Okej, czyli tutaj to zasłania mi dosłownie moje zaklęcie. Dobra. Dobierzemy Expelliarmusa, bierzemy to. Zgodnie z jakby zadaniem, czym wyzwaniem. Jak coś zrobimy? Dobra. Okej, czyli muszę idealnie po prostu wyczuć to, żeby robić to perfekcyjnie. Ale takie aż... Powiedzmy, że aż taki precyzji bym się nie spodziewał z tego, patrząc na to, jak to było, powiedzmy, z tymi. Z kluczami, jak było łaskawie. Ale cóż, trudno się mówi. Dobra.
sumie swoją drogą, gdybym miał więcej zestawów tych zaklęć, łatwiej byłoby może mi atakować. Tak czy inaczej. Rzucamy czary, atakujemy gobliny, jak gdyby nigdy nic. Jest dobrze. A, udało się. Dobra. Ale, zanim co, pierwsza sprawa, Revelio coś tu pokaże. Chyba nie, więc zobaczę jeszcze ręcznie samemu ten obóz. Mam sobie obóz, namiot. A nie pokazał niczego, więc w takim wypadku wsiadamy na miotłę, lecimy na zagadkę Merlina, a potem zajmujemy się drugim obozem. Chyba o co chodziło w tej zagadce. Dlatego szkoda, że jeszcze nie znalazłem żadnej krowy. Bym sobie flipendo poćwiczył na krowie. Okej. Dobra. Już rozumiem. Czyli tu o to będzie chodziło, że trzeba wszystkie trzy podpalić w odpowiednim momencie. Okej. Okej. Dobra. Nie zakręcił przecież. Tak, Confringo jest tutaj albo niezbędne całkowicie, albo prawie, że niezbędne. I o, trzeciego nie widzę niestety. Zdążyłem. Dobra, to jeszcze raz. Jak tylko wszystkie się zresetują. Okej. O nie, tu już trzeba jeszcze trafić. Niestety. Dobra, tamto może na koniec zostawić w takim wypadku. To będzie najbezpieczniej. Dobra. Mamy to. Dobra. Świetnie. Świetnie po prostu. Nic zdać, nic ująć. Ja dosyć, że mamy... Można powiedzieć 100% wioskę. Trzeba pseudo 100% wioskę, no bo tam ciężko mówić o 100% w przypadku pojedynczej wioski. Jeszcze dwa poboczniaki zaraz będziemy mieli już jakby ogarnięte. Kolejne dwa w sumie, powinienem powiedzieć. No i nie dosyć, że to jeszcze właśnie, no... Potencjalnie jeszcze więcej innych rzeczy. Okej, a... Jaki tu będzie challenge? Ja już w ogóle jakikolwiek będzie. Jeśli będę wystarczająco ogarnięty z Petrificusem, to nawet uda się cały obóz bez jakichkolwiek problemów. Okej. Dobra, pojawiły się nowe gobliny, czyli to jest chyba taka podstawa tych obozów, że zawsze będzie... Także jest pierwsza grupa, potem teleportuje się ich więcej. No niestety, się nie udało wszystkich na Petrificusy, więc... Ze smutkiem muszę stwierdzić, że nie pozostało nic innego jak... No, konwencjonalny sposób pozbywania się wrogów. W ogóle fajnie się błyszczy, jak używam tych swoich ataków. Ta szata. Okej. Dobra. Tak czy jak będziemy musieli zamiast też jeszcze w eliksir skupienia. Przydadzą się. Okej. A właśnie, przy okazji jest jeszcze coś innego tutaj. Nie, co? Czemu się otworzyły talenty, co ja nawet nie wiem? Będzie tutaj właśnie jakby... Zamek oferujący coś z tą całą...
must have been quite stately this time. No, powiedzmy, że po prostu zamek trwa się ma symbol tej, całej starożytnej magii. Nie rozumiem, jak, o co z tym chodzi, ale tak, zobaczymy to sobie jeszcze zanim... czymś całkowicie innym. Czemu by nie? Wlecimy na miotle do niego? A proszę, nawet się udało. Nie spodziewałem się, że gra mi na to pozwoli, no ale proszę. Jeśli pozwala, no to miałem, żeby się kłócić. Chodzi tylko, że tutaj chyba nic więcej nie zdziałamy na miotle. Więc tak, zaraz będę musiał wychodzić. Zsiadać i normalnie samemu wszystko ogarniać. A, miotło szukaliśmy system, ten powinno się móc tylko wyjść. No dobra. No ciekawe, co będzie to oznaczało, bo... Pamiętam, że coś tam mówili, że się będę widział takie ślady, poza tym to może wzmocnić moją magię, ale nie jestem pewien, o co będzie chodziło, więc... Powiedzmy, że nie przykuwam do tego wielkiej uwagi, ale zaraz się zobaczy. No i co dalej? A, dobra, czyli teraz tam. Trzeba wleść. Normalnie trzeba byłoby tutaj biegać, jakoś się męczyć z tym podobne. A ja mogę zrobić tak, po prostu. Okej, czyli to jest taki challenge polegający na tym, że musimy jakoś dobrze manewrować czy coś i znaleźć po prostu wszystkie... Jakby to najłatwiej... Jakby to najłatwiej nazwać, to w sumie kawałki tej magii znowu. A... Nie wiem po co to, ale okej. Zrobiłem. Przeciąłem sobie. A tutaj nie zadziała. Tutaj trzeba bezpośrednio podpalić się. Ciekawe, że akurat tak się zdecydowali to przedstawić, ale dobra. Okej, czyli teoretycznie tak powinniśmy mieć oryginalnie tutaj wstęp do tej dzielnej niższej sekcji. Nie było to zbyt trudne. Okej, zrobione. Odkrywaj więcej. Tam nie zdążyłem przeczytać, ale tak. A ogólnie. Okej, rozumiem. Czyli, a tak pokrótce mówiąc, testy Merlina 2.0, tylko że tutaj to jest związane z tym całą tajemniczą, pradawną, starożytną, jak zwał, tak zwał, magią. Dobra. Zobaczę w ogóle, jakie będą za to bonusy, bo tego jeszcze nie wiem. A jeśli będą jakieś naprawdę ciekawe, to może warto o tym pomyśleć. A przy okazji mogę dobrać już bonus za gobliny pierwsze. Coś więcej mogę? Nope. Nic więcej. Ale tak, sam bonus za tą magię. Większa pewność twojego licznika starożytnej magii. Okej, więcej strasznej magii naraz będę mógł target ze sobą, to się przyda zawsze. Będę mógł łatwiej potem ewentualnie ogarnieć, co trzeba. A teraz idziemy jeszcze po achievementa. I to nie ukrywam, po prostu, że tylko dla achievementa to będę robił. Dobra. Zaraz powinien być achievement za obrócenie krowy 10 razy. No, mamy co. Więc już nie trzeba torturować biednych krów. A już to mamy ze sobą. O, przy okazji. Tak po prostu zobacz, czy możesz coś kupić. Także... Aha. Ja to jest sam gościu, z którym już gadaliśmy. Ja sobie myślę. Sprzedawajmy w takim wypadku to, co słabsze. Co nieodkryte zostawiamy, bo kto wie, co tam będzie się kryło. O! Dobra, te dwie problemy sprzedał są potrzebne. Ale ciekawa sprawa, patrzcie, on ma jakąś miotłę. To ciekawe, że nagle ma miotłę. Nie kojarzę, żeby wcześniej miał, ale dobra. Dobra, nie przejmujmy się tym jednak, jak tam stoimy z czasem, dopiero 20 minut zaraz, więc tak. Odkryjmy, co się stało w takim razie z tamtym chłopem. Nie będzie to raczej trudne do zrobienia, skoro to mogliśmy już robić dawien dawno. Tylko ja po prostu jak zwykle zwlekałem z takimi rzeczami. Ale dobra. Idziemy po prostu tam do tego lasu, gdzie on tam powinien być i zobaczymy, co z tego wyniknie. No i wiosce powinni się swoją drogą cieszyć z tego, że sam się tym zajęłem. Więc że teraz goblinów nie będzie, to jeszcze ten chłop się prawdopodobnie znajdzie. Przecież dobra. Nie ukrywajmy, może się nie znaleźć.
No, ale jeśli by się znalazł, to będzie super. A jak nie, no to trochę smutno, ale tak. Okej, mam też przy okazji jakąś grotę, więc... Pokonowego z pomocą strasznej magii, użyj de pulso, uzyskać przeciwnika. Nawet nie wiem, o co chodzi, ale okej. Pierwsza sprawa to oczywiście... Czymkolwiek są te Inferiusy... Okej, Inferiusy należy trafić zakręciem ognistym, żeby stał się podatny na inne ataki. Dobra, to pozbądźmy się już dwóch Inferiusów, bo nie ma co. Dobra. A tak, zapominam, że trzeba go jeszcze. Okej. Ciekawe tylko, jak użyć depulsu do tego, żeby trafić kogoś. To jest jedna sprawa, a druga... muszę zamiast Leviosa wziąć sobie... Nie drugi raz to samo. Ciekawe, czy będę miał ten sam czas odnowienia. Tak, ten sam. Nie da się oszukać systemu, okej. Chodziło mi właśnie o to. O incendiach. Fajnie tylko, że moje uniki nie działają. Swoją też ciekawe, jak to będzie w ogóle wyglądało później z tym. Użyć depulsu, żeby trafić jakimś obiektem. W tej bitwy wydaje się to być prawie, że nierealne, bądź bardzo trudne, więc... Takich challenge nie powinno być tutaj. Okej, challenge, wyzwanie, rozumiem, ale... Może inaczej, nie powinno być takich... wyzwań... tylko coś podstawowego, więc... Powiedzmy, że to jedno będę musiał niestety tutaj pożegnać i zrezygnować z niego. Nie jestem w stanie po prostu się zmęczyć. I przy okazji już wiemy, jak zbierać trupie fetory. Super. Cokolwiek tam miałem zrobić, jak bardziej, co... Mam radę i... Aj. Tak, to gnieździe do pokonania. Okej, 2-2. Ciekawa sprawa, ale... Podoba mi się jedna rzecz, która tutaj zaistniała. A ja muszę tylko coś zobaczyć. Nieco nie tutaj. W challenge'ach w walce. Pokonanie ciemnych wrogów. Czym są nikczemni wrogowie? O czym ja mogę pomyśleć i to muszę sprawdzić. To jedna rzecz, a... Tutaj wiem, że gdzieś coś chyba było, a może się mylę? Czyli jednak nie podoba mi się to nazwa, nikczemni wrogowie. Jakby to nie miało być jakieś... Dobra, co, to będę po prostu tak gadał głupoty. Wydaje mi się, że możliwe, że właśnie zawaliłem achievementa. Na trafienie każdego o tym starożytną magią. Ale tak. Okej. An entry from Bardolf's journal. He overheard whispers, a plan, something to do with him. Nie skończyło się niestety najlepiej. Ale jak już przy tym jesteśmy i tak dalej, to zanim zwrócimy jej z ponurymi wieściami, co trzeba zająć się czymś ważniejszym. Akurat nie mówiąc jaskinia. Może... wyjątkowo... Tak, że mam jakiegoś zgnęcia, to wtedy to się świecia, patrzcie. Myślałem, że tego przy jakimś tak konkretnym, ale nie, na każdym się będzie świecieć. Fajne. Jedyne, co mogę tutaj pomyśleć o tym, co tu jeszcze może zadziałać. Jako tylko ciekawa sprawa to...
Axios. Czy coś tu więcej będzie? Nie. Nie widzę. Przynajmniej w teorii nie widzę, więc tak. Niestety nie pozostało nam nic innego, jak wrócić do wioski. Poinformować o smutnym zdarzeniu. Jakim było pokonanie jakiegoś... Czy był Inferius? Czegoś tak? No nie wiem. Ogólnie powiedział może zombiego, który wyglądał jak jej brat. I prawdopodobnie był jej bratem. Zatem ciekawy, czy gdybym poszedł się tym szybciej, byłoby inaczej, czy nie? Może na innym podejściu sprawdzę, jeśli będę musiał powtarzać. Przynajmniej będę musiał powtarzać, żeby zdobyć achievementy za inne domy. Chyba najpierw co? Najpierw dobre wieści. Good news. I was able to clear out Ranrock's camps. You cleared them out? How? I managed to catch them off guard. When my brother returns, this news will mean the world to him. Właśnie, niestety, z tym będzie trochę gorzej. This will not be forgotten. I fear for other hamlets, truly. Ranrock and his lot are unlike any goblins I've ever seen. A tak. I should be going now. Thank you. No nie do końca, bo jeszcze muszę powiedzieć właśnie okropne wieści. I do have some news of your brother. Oh, please tell me he's safe. O Jezu. O Jezu. Oh. Ciężka decyzja. I to chyba jest naprawdę jedna z tych takich, nad którymi bym się bardziej zastanawiał, co powiedzieć. Ja bym chciał znać prawdę, ale z drugiej strony może to być druzgoczące dla kogoś. Ojeju. Nie wiem. Nie wiem naprawdę, co zrobić w tej sytuacji. Nie wiem. Chyba będę musiał powiedzieć prawdę. Ja bym naprawdę chciał wiedzieć, co się stało naprawdę. Nie być okłamywany, nawet jeśli to miało być druzgoczące, więc... I regret to say that Bardolf had been turned into an Inferius. And... I had to kill him. What? But how could you possibly think that an Inferius was my brother Bardolf? That's absurd! He was wearing a woolen jumper, hand-knitted. No! No! This can't be! I'm truly sorry. I wish it had been better news. I wish you well, Madame Beaumont. What more could I have done? Oh, Bardolf! Cóż, no. Chyba nic lepszego z tego by i tak wyniknąć nie mogło. Dobra. No to coś w takim wypadku. Pora zająć się chyba dalszymi zwiedzeniami, misjami, zadaniami. Jak zwał, tak zwał. Dobra. To ty. Ja tutaj teraz polecę, poszukam jakiś. Testów Merlina czy coś i... Jak będziemy w pobliżu jakichś takich konkretniejszych, to się spotkamy chociaż? Czy tutaj coś... aby nie ma? Nie. Jest jakaś walka, a tutaj znowu jest takie dziwne coś, co już też widzieliśmy chyba w Hogwarcie, więc... nie, to nie są testy Merlina. No ale jak mówiłem, jak jakiś test Merlina znajdę, na razie pomijając obozy. Albo się uda mi się znaleźć trolla, to spotkamy się ponownie. Okej, no znalazłem to Merlina i to jeszcze taki zaaktywowany przez nas już wcześniej. Co rozumiem, co z nim zrobić? I jak z nim zrobić? Kamienie. Mogę w nie strzelać magią. Okej. Trzeba po prostu magią rozwalić.
Jeszcze muszę być Confringo, bo inne widziałem nie zadziałają na nie. No i ogólnie to był już zaktywowany wcześniej, ale jeszcze... No nie ukończony, bo... Albo nie miałem wtedy Confringo, albo nie pomyślałem o tym, żeby rzucić Confringo. Ale tak, teraz przez przypadek to rzuciłem w sumie, no i zadziałało, więc jej, czy coś. I tak, Revelio. Proszę, pokaż mi, czy są jeszcze jakieś testy merlinowe w pobliżu. Tam coś jest, jeszcze też tutaj ta cała starożytna magia, więc... Chyba teraz polecę szybko na starożytną magię. W sumie czemu nie. Zawsze będę miał teoretycznie jakieś dodatkowe paski tej magii, czy coś. Okej, okay, no to jesteśmy. Miejsce... opuszczone, pełne pajęczyn, pająków. A jednak dzika magia z jakiegoś powodu... Co ja mam z tą dziką magią? Dobra, powiedz, że po prostu to cała tajemnicza magia, jakakolwiek, bo ona nie była to starożytna, no... Będę ciągle mylił nazwy. Jeszcze za to mówiłem. Mam tutaj nowy typ... Chyba pająka. Jadowite pająki. Prawda, i tak nie mogę ich... Okay. Nie rozumiem, o co chodzi, ale okej. Nie wiem, czy da się go tutaj uwolnić, czy nie. Nie. Co ciekawe, jest tylko i wyłącznie obiektem. Dobra. Dobra, nie ma co się chyba tutaj ukrywać przed... Uwaga, uwaga, uwaga! Nie Lumos, czemu ja z tym na innym zestawię? Dobra. Challenge, achievement, jak zwał, tak zwał, zaliczony, więc to się liczy. Może w końcu dostanę nagrodę za wyzwania pojedynków. Nie pamiętam, kiedy ostatnio dostałem. Ale powiedzmy, że... No kiepsko z tym było. Ale tak, nie przejmujmy się tym. Nadal tylko szukajmy tych śladów tej całej tajemniczej magii. Tu teoretycznie powinny być, ale no... Może łatwiej byłoby je znaleźć z perspektywy miotły? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie łatwiej było z perspektywy miotły. Dobra. No to jeśli udało się takie rzeczy fajne zrobić, to... Na tym zakończę. Dzisiejszą dawkę... kiwań. Znajdźków. I skupmy się może na robieniu wątku głównego dalej. Dlatego, że chciałbym mieć ulepszenia miotły i inne rzeczy, więc... Wydaje mi się, że dopóki nie zrobię tych wątków głównych, to nie ma co liczyć na takie rzeczy. No, chyba, że znajdę jakąś grotę z trollem, jak będę leciał sobie do Hogsmeade. A póki co, no, widzimy się za chwilę. No, dobra. Troll nie znalazłem, ale znalazłem baloniki, więc... czemu by nie? No, co prawda w przeciwnym kierunku niż Hogsmeade, ale to... Nie okłamujmy się, no nie mogę odmówić balonikom. Gdybym odmówił balonikom, to naprawdę nie byłbym sobą. Muszę ich szukać po prostu teraz. No i to są na szczęście ostatnie dwa. Coś tutaj też było tam jeszcze wyżej, ale... Tym czymś to się nie będę aż tak przejmował. Najważniejsze jest, że te balony będą pęknięte te, a co za tym idzie, to dostaniemy może już... nową miotłę. Dokładnie. Zobaczę też, co z tym chodzi. Odblokowały mnie wyzwanie platformy do lądowania? Co? Okej. Muszę zobaczyć, o co chodzi, bo... Jeśli mam być szczery, to chyba nie mam pojęcia.
Poza tym, że mamy kolejną miotłę. Mamy pojemnik starożytnej magii, czy co tam było. A tu? Platformy do lądowania. Po prostu muszę znajdować te platformy i na nich lądować. Interesujące. Ale dobra, niech i tak będzie. A, i mamy. Mamy drugie wyzwanie pojedynków skończone. Fajnie, w końcu. Okej. Nawet nie wiedziałem, że jest jakieś wyzwanie za platformy. Chciałem tylko zobaczyć, co chodzi. Ja tutaj proszę. Odkryłem nowy typ challenger. Dobra, to ja lecę z powrotem do Hogsmeade. A, i właśnie zapomniałem jeszcze wspomnieć, to jest ważne. Zauważyłem jedną rzecz. Tutaj, widzicie? Jest jakby jaskinia, ale z jakby paskami na środku. A gdzieś, po prostu lecąc, gdzieś mi mrygnęło, że była też jaskinia bez czegoś takiego, więc... O, tam właśnie. Właśnie to chciałem też wspomnieć, że może to te takie właśnie kwadratowe, tak, trójkątne, bez tych pasków jest, są tym, co pokazuje, gdzie można szukać ewentualnie trolla, więc... Po prostu... Jak już tu jestem i zauważyłem to i sobie o tym przypomniałem, że chciałem wam to przekazać, no to... Sprawdzimy. Nie, może naprawdę będzie tu gdzieś jakiś troll. A może tylko umarlaki, a... Powiedziałbym nie dzięki. Nie mam ochoty na walkę z umarlakami. Tak, wiem, że jest to test Berlina, ale nie. Na razie nie. Więc, no. Ja nadal lecę szukać trolla. No cóż, na moje nieszczęście nie znalazłem nigdzie trolla. Więc w takim wypadku nie pozostało nam chyba nic innego jak... pójść już tutaj, chociaż... Nie, najpierw zobaczymy, czy powiedzmy kupienie tych trollowych glutów tego, na sprzedawcy eliksirów przypadkowo nie zaliczy może zacząć tego zadania nas. Czyli profesor Onai chciał nas nauczyć. Jeśli nie, no to ja już nie wiem. Jeśli tak, to hura. Jedna porcja smarków trolla. Mogłem je kupić, żeby to zaliczyć. Teraz czuję się głupi. No, ale dobra. W takim wypadku... Powiedziałbym, że nawet... Mieliśmy w Hogsmeade coś robić, ale... No, ale jednak nie. Ale jednak nie. Właśnie dlatego, że tak... Skoro mogę... Nauczyć się... Descendo. To wolę Descendo niż wątek główny. A kto wie, może profesor Onai będzie miał dla mnie jeszcze kolejne zadanie od razu. Od razu się nim zajął. Czemu nie? Tak, profesor Onai siedzi tutaj. Wierzy w wróżbiarstwo. Tak. Co to będzie pewnie, będzie musi się znowu wspinać na tą, jakby to najlepiej nazwać, sekretną drabinę, ale nie ma z tym problemu. Szybko się załatwi, szybko będzie z głowy. Zajęcia z wróżbiarstwa w trakcie dnia. Ciekawa sprawa, że w ogóle mamy już właśnie zadanie pokroju wejść udział w zajęciach z wróżbiarstwa w trakcie dnia. Patrząc na to, że w sumie to właśnie my nie mieliśmy jeszcze z nim do czynienia nigdy, tak ogólnie mówiąc. Czy nawet nie pokazywano nam wróżbiarstwa wcześniej. Ale no cóż, to nic niestety nie zrobimy. Nie każdego możemy poznać w wątku głównym, najwidoczniej. Odmieniły jakieś omeny. Daję, się cieszę, no. Najwidoczniej tutaj dużo jest takich, powiedzmy, nie do końca kompetentnych wróżbitów. Ale cóż, no. Nie każdy może być wróżbitą Maciejem. A, nie kichnął, psując wszystko. No dobra. Już jest po lekcji, więc możemy pogadać spokojnie z profesor Onai. I hope those assignments were challenging enough for you. I've completed all of my tasks, Professor Onai. Very well done. Although I must admit, I did have something of a premonition that you would follow through.
Now, as you have no doubt sharpened your perception by completing my assignment, I am curious, based upon the knowledge that one's present and even one's past may reveal traces of what is to come, what do you see in your own future? Dobrze. Triumf, zagrożenie, potęga. No, szczerze chyba. I'm sure of it. But I see triumph in the end. A measured perception. Very wise. Nothing worthwhile is ever easy. And that is why such futures are worth striving for. But this talk of tomorrow should not divert us from your present success. I shall inform our good deputy headmistress of your exemplary performance. And if that performance is any omen of what your future may hold, then I, for one, see great things. Channel your magic towards your targets. No dobra. Mamy zaklęcie padające. Fajne. Fajne, na pewno się kiedyś przyda. Gdzieś by do nim pamiętał. You have it. Now, why not practice the new spell on the training dummy? No i przy okazji jeszcze coś takiego. Więc tak. Excellent. I think you have it. No to dziękuję. Miło było panią poznać. No i no ogólnie zdobyć to zaklęcie. I tak, na tym prawdopodobnie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Jedyne co tylko to oczywiście poczekamy chwilę, żeby zobaczyć, czy gra stwierdzi. Ja masz tu jednak jeszcze informację, że będziesz miał dodatkową lekcję, kolejną. Może powie jednak, no to tym razem ciesz się z tego, co masz, więc nie dostaniesz. Poszliśmy już trochę daleko, więc wydaje mi się, że tym razem jednak... No bez ruszenia wątku głównego, że dalej nie zejdziemy z tymi swoimi sprawami, więc... Tak. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało i cóż, w następnym odcinku widzimy się w Hogsmeade, gdzie w końcu ruszymy wątek. Głównie związany z tym całym... No, z tym goblinem. I w sumie patrzę na to, ile jest tu jeszcze znaków zapytania, zanim będziemy mieć jakieś większe działanie, to właśnie jeszcze dużo z tej czeka wątków głównych. Czy to oznacza, że tyle jeszcze trzeba zrobić, zanim będziemy mieć w ogóle okazję do zdobycia kolejnych ulepszeń miotły, czy nie wiem, nowych zaklęć? Przekonamy się. A póki co, jak mówię, trzymajcie się i hej, hej.